Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Farmera, a nie, to nie od Zera do Farmera, jeszcze raz. Cześć, stary. Jest przyzwyczajenia. Zostaw to. Siema. 3, 4. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Mafia Solec. Cześć, witajcie. Oraz Adaś. Siema, i wielki powrót do gry The Hunter. Chłopaki wrócili już sobie chwilę temu. Ja dzisiaj postanowiłem, że nagram równie z chłopakami. No i co? Lecimy. Zapraszam bardzo serdecznie na poprzedni odcinek do Bolusia, który nagrywaliśmy dosłownie przed chwilą. Tutaj, gdzie skończyliśmy jego odcinek, zaczynamy mój odcineczek. Już mamy plan na ten odcinek, że pójdziemy sobie właśnie tutaj do tej, takiej jakby ja to nazwałem, kraina jezior. Bo jak widzicie, naprawdę masa jezior i jestem pewien, że tam spotkamy jakieś naprawdę fajne zwierzęta. No i udamy się na pewno tutaj na ten punkt obserwacyjny, który jest mniej więcej na środku, pośrodku tych wszystkich jeziorek. Także co, chłopaki, idziemy. Ale powiedz, ty mi chcesz iść idealnie na ten punkt, tak? Idziemy. Wiesz co, ja mam zaznaczone... Nie, ja bym poszedł najpierw na te jeziora tutaj pod nami. Żebyśmy tak po kolei sobie fajnie szli. Ja mam 480... Ten, co jest zaznaczony tam, ten punkt? Tak, ja mam 480 metrów do tego jeziora, także... Ej, szkoda w ogóle, że nie możemy sobie zaznaczyć, na przykład, że ty zaznaczasz punkt i mamy to zaznaczone. Tak, no, wiem, to troszeczkę słabe, boli, tak, bo tak. Nie zawsze zaznaczam w to samym miejscu i tam idziemy, więc... Tak. No dlatego staram się iść za bo Brączkiem. Bo często byśmy się gdzieś mogli na mapie spotkać w danym miejscu, czy tak, coś i tak, tak dokładnie. Postaliśmy sobie tutaj w tym jednym punkcie teraz chyba przez 15 minut, także miejmy nadzieję, że te zwierzątka tutaj wróciły. Adaś jeszcze oddał strzał ostrzegawczy, także... Tak. Jakieś 10 minut temu przez przypadek, także na pewno te zwierzęta się tutaj spłoszyły stąd. Dlatego chwilę jeszcze sobie poczekaliśmy, no i miejmy nadzieję, że teraz te zwierzęta będą u Bolka. Na odcinku naprawdę bardzo fajnie, kto nie widział, ten zaprasza, tego bardzo serdecznie zapraszam, bo troszeczkę sobie tam postrzelaliśmy, nie wszystko znaleźliśmy, natomiast troszeczkę sobie fajnie postrzelaliśmy, także... Adam jak pięknie nas osłania, to my idziemy za tam, no. Adam z tyłu zobaczy. Jak na razie, w ogóle idzie. Jest to nowa mapa, jak na razie spotkaliśmy tutaj, można powiedzieć, że w sumie tylko dwa gatunki zwierząt. Bo wszyscy spotkaliśmy łosia i spotkaliśmy... Jak się nazywało ten Haribo. Ten renifer? Karibo. Coś tam jest? Jest. Karibu. Kalidu Kulibali. No i spotkaliśmy jeszcze po drodze ogólnie 10 wiedzia, ale tylko nie widzieliśmy go, tylko słyszeliśmy, także... No i Lisa. Zabiegał. Lisa widział Bolek, także... Lisa z dwa były. Lisa mieliśmy przed nosem wręcz jakieś dobre 50 metrów, ale... No ale niestety w krzakach się schował i uciekł. Także miejmy nadzieję, że w dzisiejszym odcinku też sobie coś fajnego... znajdziemy tego karibu, szczerze wam powiem, chociaż że najbardziej bym chciał strzelić. A zahaczyłeś, bo petynką ogień ten. Tak. Wiecie, moja kaczka już wypłynęła, ta co utonęła. Ja jestem ogólnie w 100% pewien, że nad tymi jeziorami tutaj jest ogólnie grubo, nie? Zresztą widziałeś, jak na chwilę tylko podeszliśmy. Nie dość, że otwarty teren, dużo widać, to przy okazji od razu jakieś zdobycze poszły. No na pewno będą łosie, bo łosi z tego co widzę na tej mapie tutaj będzie bardzo dużo chyba. No na pewno. Ale łosie wam powiem, że ogólnie nie są wcale... Blisko jest. Idziemy na karibu? Wiecie co, ja mam tych przez krzaki go w ogóle nie widzę. Ja wyjdę od prawej strony, idę prawą stroną. Nie wiem, czy on nie będzie szedł do wodopoju, bo wcześniej gdzieś dawał od lewej strony, teraz po prawej. Ja bym szedł w stronę wodopoju. Ja mam wrażenie, że on idzie w naszą stronę, wiecie? Bo to dźwięk był naprawdę... Takie noszę wrażenie, że on tutaj idzie w naszą stronę. Ogólnie to jest... On musi być bardzo blisko, bo ten ikonka tego dźwięku się tak pojawiła tak bardzo blisko, nie? Nie wiem, ja sobie... No ja sobie tak mi na duszę mi przydzwonił. Wezmę sobie broń na blisko. Ja też właśnie. Stanąłem na razie miejscu i patrzę, bo tu mam taki fajny... Ja wyszedł z lasu. Ja wyszedł z lasu zobaczyć, czy on nie wyszedł, wiecie, w stronę wodopoju, nie? Jo, spoko. Także go wezmę od tej strony. Coś nad wodopojem jest? Najgorsze, że to są takie zaro... Ej! Co? Nie, mam wrażenie, że coś się ruszyło. Może ja? Ja widzę ciebie, ale to było po mojej prawej. A Bolek jest o 60 metrów stąd. Nie, przejdziemy się tutaj... Z mojej strony widać ten las, nie? Dosyć dobrze i nie widzę, żeby cokolwiek się tam w nim ruszało. No ja tu jestem tak... Tylko tutaj są drzewa, tak? Szczerze, no ładnie widać nawet. Nie, ja właśnie, nie ma, ja właśnie nic tutaj nie widzę, szczerze powiem. No bo to akurat ja dlatego wyszedłem tam, no bo idealnie krzaki były cały czas. Ja, idziemy, taki no. Gąszcz drzew, a tutaj od mojej strony już są normalnie pniaki i dopiero... O Boże, już miałem capować, a to Adam. Zaraz nie, dobra, odpuszczamy, zobaczę. Idziemy tutaj na to jeziorko wtedy. Zejdziemy sobie tu. Ty byłeś Bolek na tym jeziorze? Nie byłeś, nie? Nie. Zejdziemy sobie, zobaczcie, jak się tam... Tu jest fajny widok w miarę na ten las cały, to można było tak się rozglądać, nie?
Bo tu są fajne takie luki, kurde. Ej, tutaj jest trop tego karibu, co ja miałem przed chwilą wytropiony. Nie, czekajcie, czego to jest trop? Nie wiem. Chyba jakiegoś naszego starego zakrwawionego. Ej, serialnie, bo ja też tam mam podświetlone. Ej, my nad tym jeziorem nie byliśmy, nie? A, bo ja tu byłem, chyba. Ja tu zbiegłem. No jo, ja zbiegłem do tymi śladami. Ogólnie zbiegłeś z więzienia 2 lata temu. Wiem, też. Ja tu zbiegłem, no tak, ja zbiegłem do tymi śladami. Jest, widzę coś, gdzie? Na wprost, no daleko, dobra, widzę też, stronie. widzę. No jak jeżeli nie idziemy ogólnie, do przodu... nie wiem, idziemy tym brzegiem, czy idziemy na tamtym brzeg? Ja bym szedł tym. Tym brzegiem, nie? I z tego brzegu. Tylko, brzegiem. Że kurde, jeżeli z tego uderzymy, zanim my tam dobiegniemy, idź któryś tamtą stroną. Dobra, ja pójdę tą. Ja pójdę tą stroną. A ja pójdę tą. Powiedz mi, jak on się zachowuje, czy on będzie uciekał, cały czas jo, cały czas sobie je, więc... Najgorsze jest to, że jest sam. Kurde, troszkę wiatr jest w jego stronę, jeżeli ty będziesz szedł na niego... No, on będzie bardzo słyszał. Nasłuchuje, ale je cały czas, luz. Dobra, ja go już stąd ogólnie nie widzę, bo już jestem za górką. Nie widzisz, ja ci będę go ten. Tu kawałek jeszcze kawałek pobiegnę tutaj. Dobra, jest, widzę go za górą. To będzie akurat pierwszy twój trop. Nie wiem, czy kurde nie walić go w szyję, bo ja pamiętam kiedyś strzelałem łosiem. Ej, drugi jest po drugiej stronie, dwa są! Cicho. O, ja pierdzielę jak blisko. Aha, no jo. Ty, a to zróbmy, czekaj. Wy tam te dwa, a ja tego jednego tu. Jo. No musimy iść tutaj za. Tylko poczekaj, zaznaczaj mi go, bo ja nie wiem, jak on jest daleko. Dobra. Ja Adam, zaznaczaj tak. Tamte, masz tamte? Ja je widzę, spokojnie. Ja na razie je nie widzę, bo jestem za krzakami, muszę wyjść z tych krzaków. Dobra, ja się już zakradam, pierdzielę. O, te nasze są daleko, kurde, idealnie mają ten, nie? Bo nie wiem, nie są aż tak daleko od was, ty. Nie, znaczy ja bym teraz mógł naprawdę capować nieco, nie? Nie, to jest za daleko, no co ty, Bolek, zasłuchaj jest... mojego. Już, sekundka. W tym momencie do mnie zbugować, bo jeden... Ruszył się w tą stronę, nasłuchuje. Ja mogę iść na nie. Prawdopodobnie okrzy go wyda. Dobra, ja tam się będę czaił na nie. Dobra. Ja wezmę tego z porożami, Adaś. Ja mojego już widzę, mogę... Nie wiem, ja mam jeden i drugiego. I ten, co... Ten z tyłu to bez poroży, ten z przodu z porożami. Biały z porożami i to nie jest samiec. Na razie nie patrzę na nie, tylko się czaję prosto na nich. Na kucaku, więc. Ile ty metrów jesteś? Ej, widzisz mojego? O, ucieka. Tak? Ucieka. Czekaj. Ucieka twój, ty! Kurwa, ja się skupiłem na tych przed nami. Tu ci uciekł, go znaczę. Uciekł, no. Gdzie ty byłeś? Kurwa, on już pójdzie. Ej, stawia, ej, skupmy ja się na tych dwóch. E, mordy. Dobra, skupmy się na tych dwóch. Tamten uciekł i nie wiem, ja nie, ja patrzyłem tu do przodu, bo nie chciałem ich wystraszyć. Myślałem, że ty już widzisz. One są dość blisko nas. Nie, bo ja kucnąłem i wstałem, wiesz? I zahaczyłem o trawę i ten skurczybek mnie słyszał. Ej, ja bym już chyba capował. No. Capujemy mnie? I jak ty, Bronek, masz? Ja mogę walić tego z porożami. No to ja też tego, to będzie najcięższe. Ja dam, bierz tego drugiego. To ja biorę tego z tyłu. No. Możemy? Czekaj, bo on tak dziwnie... Wejdźcie. Nie, bo ja nie chcę mu w łeb walić. Dawaj. 3, 4. Dostał. Dobra, przeładowane. Dostał drugi raz od Bronka. Trzeci raz ode mnie. Dobra, biegniemy. Idę jeszcze raz, który... Ja już nie zdążyłem, bo... Jeszcze dostały, ładnie. Dobra, ważne, że już mamy jakiś trop. Czekajcie, sorry za tego twojego tam. Nie, ale to przeze mnie, bo ja nie wiedziałem, jak jestem w sumie daleko też i... Poczekajcie na mnie, to razem pójdziemy. Najgorsze jest to, nie wiem czemu, niki się poprzestawiały nam. No, ja też to widzę. I kurde, tamten... ja ciebie w ogóle... Nie... Bizon preriowy, co to jest? Pierwszy raz to widzę, bizon. Ej, chodźmy, dobra, na nie, ten wytropmy. Dobra, wtedy... mam coś? Poczekacie na mnie? Tak. Mam krew, dobra, mam krew. Masz krew? Tak, mam krew. One razem biegły, nie? Obie. Pewnie tak. A trafiliśmy w ogóle jakoś w miarę? Ej, Bolek. Co? Jesteś tu, po lewo moje jest krew inna. Weź ją. To jest, biorę ją. Dobra, a ja biorę tą. Poczekacie? Poczekamy na Bronka, jo. Tak, czekamy. A tu jestem. Trafiliśmy w ogóle jakoś w miarę? Tak. No jedna się powali. Zobaczyć, ale trafiliśmy, tu krwi jest dużo. A były dwa, no to jak mamy dwa różne tropy, no to musimy tymi dwoma różnymi tropami iść. Dobra, okej. Dobra, idziemy. Jest i Bronek? Jo, ja idę tutaj z tym, z tobą chyba, tak? Dobra, no. Ej, a mój już zaginął. Nie, niemożliwe, no co do góry się. Ej, one będzie ciężko to wytropić, nie? Obok albo siebie mamy tą krew. Nie, ale wydaje mi się, że powinniśmy... Aha, jo, są mamy dwa obok siebie. Tropy. Dwa obok siebie. Niebieski jest obok biały. Gorsze jest to, że jak ja klikam trop, to mi czasami ten... Tak biegną i krew zostawiam obok siebie, że szok. Ty, one idealnie cały czas razem uciekały biegły, razem. No. Kochają się. A jest dziwne, bo czasami jest tak, że się rozbiegają. Ale tak czy siak, wydaje mi się, że one się tutaj gdzieś rozproszą za chwilę.
Dobra, ja widzę swojego tutaj. Coś mi się wydaje, że w tego bizona to będziemy mogli musieli we trzech razem walić w jednego. I to pompa najlepiej, jakby siadła. Ronek biegnie moimi śladami. Nie, chyba. Ja biegnę, nie biegnę z twoimi. Ej, kurwa, no to co jest? Ja masz biegnę za wami. Obok. No to tak, bo tu jest jeszcze jeden ślad krwi. One się tak do dupy zlewają, że to jest sok. No. Spoko, bole, ja idę tu widzę. Ja tu widzę cały czas, one są razem. Dobra, rozproszyły się chyba tutaj. Jo, chyba ta, bo ja idę za Bronkiem. Weź tu w tym miejscu rozproszenie, żebyśmy na pewno dobrze się rozdzielili. Nie wiem, ja idę za Bronkiem, bo to są te tak zwane, co ja... W prawo my poszliśmy, a ty idziesz, Bolek, prosto. Dobra, na razie idę tak, jak mi ta krew pokazuje. Bardzo małe tempo kwarienia. No ale tak czy siak, wydaje mi się, że powinien gdzieś być. Raczej. No chyba musi. Tu ciekawe, co się dzieje obok, więc ciekawe. Ja jestem ciekawy, czy my... bo ten jeden miał położyć. Co? Wy odbiliście też tu w tą stronę? W prawo, no. Ja też. Nie, no bo on tu obok idzie trop. Ale to nie jest ten. Boże. Wydarł się tak jak jakiś dobry ja tutaj, widzę. Czekaj, tu jest krew obok? Kurwa, szedłem za tym swoim i mój skręcił w prawo. Tu jest krew, mordo. Gdzie? Jo, jest tu, ej, dobrze, Bolek, dobrze idziesz, one razem biegną. Kurwa, ja się wróci z powrotem. No bo już ci pojebało mi się, czy co? One biegną cały czas razem. Ja razem biegną, no. Tak, bo są dwa tropy, jeden biały, drugi. Do 50 metrów już mi odbiegliś, tak. O. Tu jest krew, była. A nie wiem, czy to nasza? To nie jest wiem. Nasza. Nie, to tak, tu była bolka, tu była bolka. Tam obok. Były odchody chyba. Nie, tam była krew obok. Była niezaznaczona na niebiesko, więc... No to musiały... Do daleko pobiegły. No daleko, no bo one nie dostały ogólnie w organy wewnętrzne chyba. Właśnie nie wiem, nie pisało właśnie tam nic. Ale ważne, że mamy, na razie mamy ślady, więc jest git. O, tutaj zrobił rondo. Jo, nie wiedział, gdzie biec chyba. Póki kurde... Póki nie mamy porządnej broni. Ogólnie chyba ta druga krew się skończyła, mam wrażenie. Bo długo już nie widziałem drugiej krwi białej. Właśnie. No ta jedna cały czas, ta krew, nasza krew cały czas idzie. Mój tu na kurwia ronda. Tylko, że widać nadal tą, co nie? Dobra, poczekaj. No jest krew, widać. Dalej. Dobra, widać ja się już rozdzieliłem. Czemu? Mój w ogóle tu w dół gdzieś pobiegł. A masz krew? Jo. Najgorsze jest to, że ciągle idą niekiedy dwa te ślady białe, to nie? Nie wiem. Aha, pobiegł tu w dół. To nie rądko zrobił. Ja oj, ale ładnie dał czadu, ja pierdyle jak biegnie. No ale to, nie, no póki jest krew, ja będę szedł, nie? No tak. Tak czy siak. Ale chłopie, mój tu obertasów nakręcił, nie? Daleko od tych jeziorów jesteśmy, Adam? Ciężko mi powiedzieć. Chyba 600 metrów. Około 3000 węzłów. 3000 węzłów. Myślę, ej, że tak. Skurzę się, nie? Jak zaraz krew zniknie. To ja. Lis. To ja sobie wtedy podeszłem. Krew cały czas jest, no ale. Wiesz, że ona w każdym momencie może zniknąć, nie? No wiem. Pewnie jakaś pielęgniarka ma po drodze go opatrzyła. Na pit-stopu. Wylizał się. No czekaj, bo tu coś zaczął odwalać. Tu w lewo. I kurwa, a może one ten, myśli po zakładaniu sidła i one się złapały i dlatego razem biegną, mają jedną nogę. Albo to są jelenie jednojajowe. Ja pierdykam, jak daleko on pobiegł, nie? Spokojnie. Ja ostatnio swojego 46 metrów goniłem, tak jest, masakra. To jest najgorsze, że on krwawi, nie? O, rozdzieliły się wreszcie, ty. Mamy. No nie, no krew cały czas jest, więc ja idę. O, czoku. A ładnie dał czadu. Patrzymy, one do jakiejś grupki się podłączyły. Ale coraz mniejsze, albo nie, ona jest zbugowana. Nie, tak cały czas jest tempo krwania bardzo małe. Boże, jakieś pola się zaczynają chyba gajowe, nie wiem co to jest. Gajowe, zaraz skoczymy. Macie krew, a ja już krwinę. Ej, stój! O, co to jest? Widziałem wiele łosia, znaczy się, daleko tam na wprost. Na pewno ten nas uderzył. Po lewo. Po lewo był łoś, który strzelał. Ale ja nie będę pięciu strzelał, bo żadnego nie wytropimy. Żartuję. Ej, czajcie, że zdechło to tempo krwania. Boże, ten przebieg przez ten. No i u was krew jest, chłopaki. Co jest? Nie no, serialnie u nas ciągle się wylizał. W ogóle krwi nie ma już. Ja nie wiem, no ja idę cały czas krew jest, nie wiem o co chodzi. To był ja drugi. Może on wybrał, nie wiem, może na polu gdzieś to chciał się tam pochować. Na polu stoi krowa. Jedynie, ale jak jeszcze się obsrał, to znaczy, że zdrowy jest. Czekaj, bo tu jest ślad teraz, krew, ej, poczekaj, tak? Tu jest, on jest krew. Tu? Nie wiem, czy on tu, w prawo nie... Tu chyba pobiegł. Nie, no tu biegnie, w lewo. A czekaj, bo chyba zaraz... Ja tu mam. Ej, ja tu mam jakieś... Tu jest krew. Czekaj. Ej, on zakręcił obertasa chyba tu. I się wrócił.
Nie wiem, ja idę tutaj. Czekaj. Ej, teraz to ja już się zgubiłem. Ja idę cały czas po krwi, nie? Ej, one nas cholerę zrobiły. Bo ja widzę, że te ślady, które są bez krwi, idą w waszą stronę. Ja wiem co, na plecy mu wskoczyła. Ta z tyłu. I on tylko krwawił. A żeby nie było, że razem uciekali i mi tu cholerę nie zrobili. Nie wiem, ja cały czas biegnę po krwi, nie? Ale już nie wiem. O, tam coś się odezwało gdzieś. Karibu, kuli dali. To oni. Za górą gdzieś tam. Chciałem iść tam. Ja pierdzielę, ten w drugą stronę teraz. Najgorsze jest to, że ja w ogóle gdzieś idę dalej. Chłopaki, wjebałem się kurwa w jakieś czerwone krzaki, nie wiem co to jest. Wpiszcie. Ej, w ogóle mamy inne tropy, dwa? Z krwią? Nie wiem, Adam, nie powiem ci, bo ja nie jestem. Ej, bo ja idę tropem z krwią. Jedne. Bo ja idę bez krwi. I mam 80 metrów już do was. I mam 80 metrów do was. Może, że ja idę po twojej, tylko tak mnie zakręcił tym obrazem. Na pewno to jakaś pułapka jest. Offside'owa. Stajesz miło. Patrzymy kurwa teraz za to tak krwawi, że nie może krwawienia zatrzymać. No my chyba idziemy tym samym, idę, tylko po prostu ja zakręciłem Obertasa, a ty nie. Stoi tam na dołku coś, ale nie będę... O Jezus! Ostrzega ty! To Ursus! Na dołku stoi. Ty go widzisz? No jo, ale nie będę capował w niego. A mój kurwa zawrócił, prawdopodobnie pobiegł do tam do końca mapy i z powrotem. No wątpię, żeby to był on. Dobra, spitala, dobra. Dobra, panowie. Dobra, ej, tu jest jakiś Mister Adamo chyba koło mnie gdzieś. Siema. Elo. Ja pierdolę... Leży, jest! Nie gadaj. Poczekaj, bo chcę to zobaczyć. Leży, skurwizny. Gdzie ty jesteś? Tu. Porożami czy nie? No, Boże, przez pół mapy przeszli, żeby wytropić, ale ma poroże, jebać mać. Zobacz, gdzie trafię. Czekaj. Boże, jak my daleko poszli i to pójdziemy teraz na to jezioro. Chuj, zmiana planu? Nie, no, cofniemy się, ale w tamtą stronę. Google kierunek na najbliższe jezioro? Nie, pójdziemy tak, panie. Na ten punkt widokowy tam pójdziemy. A była krew w ogóle? Była, cały czas. Aha. Ej, zebrałeś już? Nie. To weź zbierz. A nie, bo to pewnie do 20. To jest ty idziesz po mojej krwi, tej co ja szedłem. Chodźcie, zobaczcie taki ładny okaz. No idę. Ale brzydki, dochodzę. Nie. Ole olbrzym, ja pierdolę. Nabrzmiały, już, bo już pół godziny tu leży. Nabrzmiały, on się ruszył. Na pewno coś w środku w nim siedzi. Kupię, zaraz go jest wielki. Zaraz go rozsadzi. Dlatego. Ej, dlatego on tyle biegł, bo bydlak śmierdzący, nie? Zbieram zdobycz. Na chuj, stańcie ładnie jeszcze, wam tu kurde nagram was, tak ładnie stoicie przy łosiu. O, mogę przykucnąć? Ten wszedł w niego! Wygląda, jakbyś go posuwał. Ej, widać jakbym ten? Strzelał po prostu mu w twarz. Po czym on wstał i zajebał. Dobra, ja trafiłem dwa razy. Bolek raz i Adam raz. Dzięki. Ale ja trafiłem, jakby co, ja trafiłem najlepiej. Ta samica na pewno jest w środku. Masz nóż? Ej, dobra, weźcie. Boże, 1,5 kilometra. No, grubo. Ej, tu jest jakiś znak zapytania, chodźcie do niego. Gdzie? To jest na pewno pułapka. 350 metrów do znaku zapytania mamy. Nie, bo wiecie co tam było? Jakiś bizon, czy co to było nad tym jeziorem? No tak. To był jakiś niedźwiedź bizonowy. Mi się zdaje, że to była jakaś... Nie, co to było za zwierzę? Jak to się Adam nazywał? No to był bizon tajwiański chyba. Jo, jakiś tam gryzli. Nowoczesny. Idziemy tam z zobaczyć. Rodziny bizonowatych. 1,5 kilometra? Nie, na ten znak zapytania idziemy tu. Aha, myślałem, że kurwa tam na tego bizona. No tam też pójdziemy za chwilę. Bo tam to dobrze by było coś ustrzelić i tak pognać, żeby w tamtą stronę uciekał. To są jakieś ślady, ciekawe czego, może bizona. Boże, patrzymy, to ten tamten. Bliź rudy. Nie, to ślady tego, biegnięcia je są. Nie, ślady, ale to lisa. Lis biegł tamtą stronę. Ciekawe, to jest, albo tu jest tablica, albo tu jest miejsce na postawienie ambony, ale nie wiem. Nie, raczej wątpię, że tu ambona. To jest... Zobacz, ambona. Pisze, co to są te czerwone krzaki na pewno. Tak, pewnie, że rolnik tak tutaj tam... Kukurydzę siał. To jest cukrozapa chyba, odmiana tajlandzka. No i lisek. Na pewno jakby tutaj na 100% tych czerwonych gdzieś się położyła ta oślica, żeby jej nie było widać jak krwawi. Oślica! O, ty łosica, jak już, a nie oślica. Cały tak osioł. Ej, mam jakiś ślad, lisa rudego. Oj. Znowu? Ej, ja też chyba mam. Ja idę najpierw zobaczyć ten znak zapytania. Biegnie, lisa, rudy człowieku pisze. Biegnie, nie wie co robić. Ale tu jest czerwona, ja tu bym nic nie upolował, nie? Takiego lisa to w ogóle. Nie no, co ty lisa byś nawet nie zauważył tutaj w tym. Ale mają tutaj na pewno wyżerkę, nie? Albo tu jest punktarła. Nie, jakieś kamienie. Nie, tu jest, można postawić. Kamienie. A to jest ten. Budynek mieszkalny. No, wiedza o nie, dżem dobry pisze. Dżem dobry. Ej, wytam. Ty, te czerwone krzaki to są czerwone borówki jak coś, bo to tu pisze. A, dobra.
A one chyba mają i wiesz, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że zgadłeś, bo to przecież ty powiedziałeś, że to będzie pisać, nie? O tym. No. Dobra, dalej, myślałem, bo to jest niespotykane, wiesz? Idziemy, niespotykane. Zaznaczcie sobie ten punkt widokowy i pójdziemy w jego stronę, dobra? Który? No ten... A nie chcesz... Aha, ten prosto? Daleko? Tak, bo po drodze... Na... Bo po drodze... Poczekaj, po kolei zadzwonię. Nie, bo po drodze będzie to duże jezioro takie. Newhouse. Chciałbym spotkać wilka. Oj, ja właśnie ciężko. Tam... Mi się, wydaje, że, mi się wydaje, że całkiem w całkiem innej... Górach. No, w górach, no. Tam gdzie śnieg będą. Na pewno list z nimi trzyma, więc trzeba uważać. Ty nie, o. Tarło robią. Na 100% ukryli oślicę razem. Pewnie wilk zeżar ją. Kurwa, by się po tej bajki pisać. Dawno, dawno temu. Spotkaliśmy wilka. I wychowywał z nią ryś. Z łoślicą. A ona do niego... Hej, Richie. Rysiek. On nie odpowiadał. Czemu masz takie wielkie zęby? Czemu on nie odpowiadał? Bo był rysiek, debilu. Oh no. Ja pierdolę, biegniemy. Ej, fajny ten, fajny klimat się tu zaczyna. Taki lepszy, taki las fajny. Ja cały czas po burówkach zasuwam. Ja idę trochę w prawo. No. To gdzie ty jesteś? No, po lewo tam. Aha, bo lewą, lewą stroną idziesz, dobra. Ja się odbieram. Nie chcę iść obok was. No po prawo tak to jest, capuję. Richie. Nie można tu ten sturlać się. Na pewno zwierzęta by były zadowolone. Może, że ja za 900 metrów to wyzionę ducha przecież tutaj. Chłopie, zobaczcie, jak to będzie szybko. Najpierw, znaczy 900 metrów mamy do tego punktu widokowego. Jeszcze jakby nasz kładem wilków zaczęła gonić, to człowieku to jest tak. Ale bym se kładem przejechał. Najpierw i tak dojdziemy do tego jeziora, nie? Zanim dojdziemy do tego punktu widokowego. Tu już po prawo idziemy, mam jakieś, tu po prawo mam jakieś jeziorka. Co? Idziemy? Tu po prawo mam jakieś jeziorka. Gdzie po prawo? Widzisz? A to tam takie małe w sumie. No możemy zajrzeć, ty, dawaj. Ej, może tam będą jakieś zmiana planów, czy co? No po prawej są małe jeziorka, a tam tak chcę zajrzeć tam do nich. Zagadać. Zajrzałeś już? Bo nie wiem, czy iść. No zajdziemy, zobaczymy. Czekaj, tam coś. Ej, to coś czeka, cy. Bizon prairiowy, dobra, chodź, idziemy w tamtą stronę. Ja już idę. Ja też już biegnę. Tylko najgorsze jest to, że jest blisko chyba. Około 13 bizonów jest na mnie nastawionych. Jak to żniwa chyba tu. Ej, jakieś fajne łąki tu są na dole. Właśnie, a one lubią się wypasać przecież. Albo to po prostu jest las, a mi się drzewa nie załadowały. Czekaj. Ja wchodzę na górę i zaraz będę miał je w dole wszystkie. Skąd wiesz? Będę miał je no w dole. No bo widzę, że jestem na jakiejś górze, a w oddali jak lornetką rzucę, to jest nic nie widać. Poczekaj. Jo, ja jestem na górze jakiejś. No czekaj, ja też jestem. Bo ciebie przecież. A jestem na dołku i co mam 30 metrów, to jest w cholerę dalej. Poczekaj, ja gdzieś... one je może być fajnie widać z góry. O Jezus, ale tu będzie, nie? Tu będzie taka strzelanina. Czekajcie, ja zaciągnę teraz. Tam deski jakieś leżą. Ty, ja bym tu ambonę postawił chyba. Ej, fajna miejscuwa, nie? Stop, nie ruszaj się. Coś widziałem. Gdzie? To jestem na dołku, tak? Idą, idę, coś. Zaznaczyłeś? O Boże, ile ich jest! Gdzie? 7-8 gdzieś. Gdzie ty patrzysz? Zaznaczam. Ale gdzie? Ja nie widzę. Gdzie ty jesteś? Tu! Widzisz? O jest z drugiej strony mojej, ja pierdolę za górą. O ja pierdolę, to trzeba podejść blisko. A ole, ja nie wiem czy to jest, w ogóle czy my je powalimy w jakikolwiek sposób. Nie mamy, to pompa. Tylko i wyłącznie. Pompa? Nie, z daleka jakby ci zapował. Ej, dawaj w tego ostatniego. Dawaj w tego ostatniego. Tu? Tego? W tego ostatniego, czekaj, którego? To jest ostatni? Ten, co się świeci teraz, no. No, dobra, mogę, poczekaj. Że ja go też będę widział. Ja walę w kręgosłup, dawaj. 3, 4. Jeszcze go dobiłem. Kurwa mać, fajerwerki. A tam z prawej na parze. Czekaj. On biegnie w tą stronę. W jaką? Biegnie do mnie. Pierdyłem go, aj nie trafiłem. Ja pierdolę, zabije mnie. Gdzie on jest? Gdzie on zabij? Ej, biegnie. Pomóż mi. Poczekaj, bo ja dobiegam do ciebie. Pomóż mi! Ja przeładowuję! Poczekaj! Adam, nie strzelaj w nas! Czemu? Ja pojechałem! Zawracam! Ej, leży! Ale porobieni! Z 15 stron świata! O Boże! Ale widzą! Zobacz tu! Zobacz to!
Olej, zeżarty został. Ale patrz, patrz go, patrz ile podziurawiony jest. Ej, masakra, ale najlepsze było to, jak on się do góry nogami bije. Ciekawe ile razy został. Ale pierdolę, idę spać. Zawraca, zawraca. Ej, o Boże. Ale ja widziałem, go za ciebie. Ale najlepsze... Ile tam, kto dostał? Dziewięć, czekaj. 9, 10, 11. Ja na pewno sobie 12, 13, 14. Czyli wiemy, że one są agresywne. Robi, wiesz co, bo, ej, najlepsza reakcja na odcinku by była, jakbym nagrywał. Ej, patrz, ja strzelałem. Gdzieś, gdzieś... Nie, to nie tym. Ej, ty waliłeś krótką bronią? Waliłeś krótką bronią? Ja też krótką bronią. Tak, ale pan, co ja mam? Ja mam na te, na zające, nie? Ja mam przypierdolę, jak będzie już opadł. Ej, ale to było. Ej, ale powiem wam, że gdyby on nie zawrócił, nie, to ciężko by było go dopaść, bo on by uciekał raczej. Ale kurde, no tamta cała reszta uciekła. Obstawiam, jakbyśmy ze dwa albo trzy uszyli, nie przeżylibyśmy tego. Jeżeli one. Ej, zawróciły. Dobra, chodźcie na to jeziorko w prawo. Ale ty, jestem w szoku, nie? Bo one naprawdę agresywne muszą być. Skoro nie powiem tak dobrze, że byłem z drugiej strony. Ja mam mało amunicji ogólnie w tej głównej broni. Ja widziałem, jak on... Kurwa. Ale jak on zakręcił od razu Obertasa i prosto w ciebie, a ty jak zacząłeś mordać? On zawraca, gdzie zawraca! Ej, ale klocura dowalił, widzę, zobaczcie! Ale kurde, jakiego kloca zagrzmocił, ty! To jest dopiero obstrana zbroja! Ja... Ej... Patrzymy wszystkie bizony, ej, tu jest na kozak, pogrzeb, co, nie? Tu jest kozak. Fajne miejscowa, no. Patrzymy, one zawróciły, nie? Ja byłem pierwszy tutaj na odlocie. Tam. Wiecie, gdzie mogą być wilki? Tam na tym żółtym, jesiennym. O Jezus. Daleko, daleko? Ej, co to za wieża? A, my idziemy obokować. O kurwa, co tu woda jest? Woda. No, my idziemy tą wieżę obokować. Ej, stójcie, stójcie, widzę, bizony znowu. Widzę. Gdzie? O kurna, daleko. Ja bym strzelał, może zawróci. Dawaj, dawaj, walimy. Podejdźmy bliżej. Nie, ja już go nie widzę, ja już go nie widzę. Ja widzę, widzę go, widzę go, widzę, widzę go. Topujemy? Czekaj, muszę wyjść gdzieś z kurwa, tego. Bo mi ucieknie. Ja muszę wyjść, bo już go nie widzę też. Muszę wyjść. Czyli ja już topuję. Czekaj, nie jeszcze! On idzie tu. On się nie, on w drugiej idzie. Stronie. Ja mogę ogólnie. Czekajcie. Ja wy? Ja teraz ja nie mogę, ja nie mogę. Jak ja mogłem, to teraz już nie mogę, bo uciekł mi. Pola widzenia. Ej! Ja nie mogę walić go. Ja widzę go cały czas. Ja go nie widzę. Dobra, dobra, dawać, go, dobra. Dawać, biegniemy za nim. Ale jestem za krzakami. Ja zaznaczam wam. Ale Boże, tam jest ich 10! Co ty gadasz? Leżą! Dobra, stop, 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 stop. Zaznaczę wam, leżą tam, widzę, z tyłu. Widzę. Najgorsze jest to, że ja nie mam amunicji, nie? Aha, ty nie kupiłeś. Nie, ale dobra. Leżą gdzieś? Idziemy do tego, co tu, czy do tych, co leżą. Gdzie one leżą? Tam, poczekaj, zaznaczam. Widzisz? Nie. Daleko. Serio? Pod torami. Gdzie? Prosto, przed tobą. Po drugiej stronie. Ej, on idzie do nich. Kto? On idzie do nich. Ej, ten... coś tam leży pod drzewem chyba. Tu leżą, Boże, ich pełno jest, patrz tu. Dobra, widzę je. A to idźmy dalej. Po lewej stronie masz następne, nie? A on tam idzie do nich właśnie, sobie poleży. Stały. O, stały. Tary stał. To nie jest dobre. O ja pierdolę, jak one wyglądają. Widzę, jak one rzucą się na nas też po ptokach, co? Idą, no, one idą sobie. Odchodzą. Nie wiem, strzelamy, żeby zawrócić jakieś... coś? Mamy jakieś 100 metrów? Nie wiem. Ja mogę do jednego walić ogólnie. Ja też mogę, do tego czarny, może znowu się skupmy na jednym. Położył się! Do tego, co się położył, no. Stał. Stał, stał. Dobra, widzimy tego samego, widzimy tego samego. Dobra, jedziemy w niego? No, trzy, cztery. Nie widzę, co się dzieje. Zawracił czy coś? Nie, on chyba ucieka. Ucieka, ucieka raczej, ale ja mu w łeb przytapowałem. Ja nie widziałem, ja już kurwa celuję, bo on taki ciemny był. Oj, lisku, lisku, bolek idzie znów pierwszy. Raczej będzie ciężko go wytropić. Bizon preriowy. Boże, to jest ich miejscuwa, nie? Ej. A ile w ogóle za... Ale kloc, nie wyjdę. Ej, a cię on stał? Nie wiem. Tam dalej, za tym... Ej, jakąś dobra krew znalazłem jakąś tu. No dobra, to idź. Ty już masz? No. Ja mam kloca. Patrz, tu jest krew, tu jest krew, ale to jest bardzo małe tempo, ja nie wiem, czy to jest sens w ogóle biec za nim. On był z daleka, to nie wiadomo jak dostał. Ja skarczę, żeby go w ogóle zobaczyć. Dobra, wiecie co, mi się wydaje, że one jak uciekają, to pobiegną kawałek i staną. Ale nie wiem, czy to jest sens, serio. Jest, na górze są, na górze są. Idzie tu. Gdzie, gdzie? Tu idzie? Zaznacz. Czekaj, bo muszę do lunetkę. Gdzie ty kurwa jesteś, Adam? Kurwa, za krzakami. Zaznacz. Widzicie? Nie, jo, jest, jest, jest! On idzie w tą stronę, nie?
Dawajcie, zapujemy go. Bo on czekaj, muszę wziąć ten. Jo, no dobra, nie, ja już mam za drzewami go, nie strzelamy. Czekaj, ja wyjdę za drzewami. Dawaj, ale wiecie, że to nie ma sensu tymi broniami strzelać. Strzeliłem, bo jak tak to chociaż coś się go może jeszcze tam dziabnie. By ten by zawrócił. No właśnie o to chodzi, może chociaż zawróci. Jak ta krew tutaj już na górze zniknęła, ty. Nie ma krwi już, ej. On tam na górze dostał. Dobra, jest tu. W drzewach dopiero. Ja tu mam moją. Nie, ja mam moją mam. Bolek, ty tam dobrze idziesz i tam ją masz, no nie? Po jednym strzale to... trafiłem. Chłopie, ten jeden strzał to tamtego bizona jedynie... Ej! Ostatnio jednym strzałem zabiłem wszystkich, więc... Nie widzę. Nie wiem, gdzie nie wiem, gdzie on był, bo ja nie strzeliłem. Tu już dawno minąłeś. On tu był gdzieś, co nie? Ktoś się drzeczył. Jest krew. Chłopie, tu biega ten bizon koło mnie, ja do niego nawet nie strzelam, bo... Przez chwilę. Tu, w dół, odwróćcie się! Idą na nas, ile? Dobra, ja podbiegam na blisko, skrótkie będę walił. Idą na nas. Ej, dawajcie, dawajcie jednego skrótkie będę walić. Nie, idźcie po cichu, one będą słyszeć na tę stronę. Przecież one nas zabiją. Ja nie mam, one nas zabiją. Chodź, jaja będą przynajmniej, kurwa, ładuj broń. Ładuj. Lutuj, odskakuj. W którego walimy? Tego ostatniego. Który... Czekaj, niech przyjdą. Ej, kładziemy się, Z. Dobra, musi dobra, się. dobra, ja będę skrótkie walił do nich. Czołgajcie się, wtedy w ogóle nas nie słychać. Ja nic nie widzę wtedy. No to co, idź sam na tą stronę. Nic nie słychać. Ej, przecież on nas zgniecie, jak ja nie zobaczę. Przestań, jak na ciebie nadepnie, to nic się nie stanie. Ej, co to było, słyszeliście to? Ej, dobra, walimy którego walimy? O Boże, kurwa, będzie... Poczekaj. Ej, walcie coś, bo przecież... Ej, walimy tego pierwszego? Poczekaj, one tu staną. Patrz, o drzewo, co on robi, widzisz? No, pciero się. Dobra, jedziemy. Którego? Tu z tego z tyłu, co wychodzi za drzewo? Dobra, co drzewo, to drzewo się drapie, dawajcie tego. Tak, dawaj. Skrótkie walić do niego. Poczekaj, bo już nie mam. Ja pierdolę, jaki monsun. Ej, nie przeładowałem. O kurwa, tam mnie lepiej tutaj, jak z góry. Jest z góry, patrz. Już biegnę. Wal do niego. Jest, ale to porobiłem. Ej, stop! Nareszcie mam go. Gra mi się wyłączyła. Ej, stój! Cześć, strzelę z niego. Nie. Jo. O nie, biegnie, ty. Widzisz go? Ej, tu krwi pełno leży. Nie widzę nic, gdzie? Tu przed tobą biegłeś w niego. Brawo, widzisz go? Gdzie? Tu. Gdzie? Adam was widzi znowu. Adam was... Ciekawe, ty może... Ej, patrz, coś gówno, patrz, gówno dymi. Patrz! Dzieci gówno dymi. Ona was widzę, pojebało chłopa. Ale zobaczcie, ile patrz, ile krew jest, ale widzę krew. Ej, dobra, bizon się zbugował. Dobra, zostaw go. Ej, ogólnie powiem wam, tyle żeśmy strzelali do tamtego jednego bizona, że aż mi krew waliło. Co? I musiałem zrestartować grę i przyjechać... Zbadaj trop, trafienie w organ żywotny, morda. Przyjechać do chłopaków wkładem, ale ogólnie tutaj ziemia się... Ej, baba, mam wkłada? Dobra, zostaw wkłada i lecimy, gdzie mieliśmy biec? Tutaj, chodźcie tam dróżką, mogę się przejechać, jak ja biegnę. Zostaw tego kłada, chodź. Szkoda tego bizona. Słyszałeś, no, mogę się przejechać kładem. Co kurwa, komu nie jest? Nie, właśnie nie. Ale jajcek, jak go zobaczę, ten biegnie, co nie, a po lewo kurwa stoi ten. Ale ja tak się zdziwiłem, bo... Ja byłem silny, nie, jak ja zacząłem strzelacza mi gry wywala, ty, bo tak taka strzelanina wielka. Ej, mordy. No nie, choć na bawoły to trzeba gonić, nie? Więc tutaj nie, to była lipa. No gdzie? Weź na amunicję. Ale nie powiem, jeżeli byśmy mieli lepsze amunicję i wszystko. To byśmy musieli mieć jakąś AWP na niego. Ja bardziej to o bazucę myślałem, ale może być. Nie głupie. Ej, dobra, dojdziemy na ten punkt. Chociaż żebyśmy na ten punkt widokowy doszli, bo ja bym chciał tam gdzieś. Za minutę tam jesteśmy. No to baja. Za minutę, półtorej gdzieś. Bo ja już go widzę, ten. Ale wiecie co? Myślałem, że się nie będzie dało upolować tych bizonów. Też nie, ale... myślałem, że będzie o wiele gorzej. No ale w trójkę jednak, no 19 strzał, no to musi paść. 19 strzał. No ja wywaliłem naprawdę kupę strzałów.
Adam już kurwa rozkładał tą broń maszynową na ziemi. Ja mam tylko 9 naboi w tej głównej broni. Jakby się dało, ale by ta rzeźnia była. No ty, przy tym jak my się czołgaliśmy na ich tam 13 czy tam 12 ich szło. Przecież one były po jednej linii. Ale ej, jak one się fajnie... Linii, tak od lewej do prawej. Jak one się fajnie drapały o te drzewa, nie? No. Ej, w szoku byłem. To ej, ale byłem wiesz, nie można było, jakby się każdy na inne drzewo upolował. Ale to wtedy by można się w ogóle, ej, co jest w ogóle, jakie DLC wyszło, nie? Jak dzisiaj kupowaliśmy ten Yukon, nie wiem, patrzyliście sobie inne DLC czy nie? Nie. Wyszła taka, że, nie wiem jak to się nazywa, winda? Do nieba. Podchodzisz do drzewa, zakładasz to i wjeżdżasz sobie na górę. Taka winda w tym. Masz takie jakby, na buty zakładasz takie duperele, możesz na drzewa wchodzić, nie? Mhm. No to sobie pomyśl, jakbyś sobie wszedł na drzewo i w ogóle, nie? Tam. Wy lepiej tu patrzcie na te jeziorka, bo to też mogą być. Patrzę. I też bardzo fajnie po tym się biegnie, tylko że jest głośniej. Wali. Jest. A nie, nie jest głośniej. Ale tak wali bardzo. Jest. Znaczy nie, samo to, że... Ty słyszysz, że głośniej wali. Słychać bardzo dziwacznie. Bronek wieczorami. To też bardzo dziwacznie słychać. Popial mój tak zabierze szok. No ja też. Jak ten bizon preriowy. Bizon gorzej. A w ogóle, no tam jak Bronkowi gry wywaliło, co naparzyliśmy najpierw do tego jednego bizona, który był w tej hardzie, co tam biegły razem. No to on padł po jakichś 10-15 metrach. I nie wiem, gdzie się zatrzymał moment. Bronek, ty widziałeś, jak my zabiliśmy tego czarnego, czy nie? Tak, jeszcze widziałem to. Aha, no to ogólnie go zabiliśmy. Ale jajca. Każdy wyrzutnik rakietowej tu się nie da zbudować. Nie no, przecież kurwa, jesteśmy myśliwymi, nie z tymi zabójcami. Myślini pozakładani. No, dokładnie. Ten pozakładany i ciul tam. Patrzymy, a tu cztery bawoły przed wejściem na... Patrzymy po schodach, czekaj, po schodach wchodzą. Bizon czeka na górze na nas. Wkurwiony, postrzelony raz. Możliwa słabe były. Albo ten przedziurawiony przeze mnie. Żniwa słabe. Bizony wkurwione, możliwa. Kurwa, ale to chyba jakiś PGR chyba idzie, nie? 13 bizonów. Ej, chłopaki, biegliśmy normalnie jak na żniwa, co nie? To pierwszy zasiada weź, na swojego. Weź tu odwoź czymś. Ole, tu 8. Jest. Boże, jak tu widać teraz, nie? Wszystkie jeziora tu widać. 15 bizonów jeździ tam. Jeszcze wyżej, gdzie ty tu stoisz? Wiem, ja popatrzeć co chciałem, zobaczyć, wyczaić tu coś. Zobaczyć, czy bizony są już w polu. Chyba na kąty by mogły być jakieś. O, odkryte. Nareszcie. Odpoczął chwilę. Ej, wiecie co, bo jak my teraz wyjdziemy z serwera, nie? No. To na następny odcinek Bolek będzie znowu od początku zaczynał. Dlatego musimy znaleźć chałupę tak, w twoim odcinku. Chałupę. Dobra, chałupa jest daleko stąd ogólnie. Ej, jest czy ja wiem? Kilometr. No ale będziemy już naprawdę tutaj kozak mieli. Nie no, ja wolę iść ten kilometr chałupy. No musimy iść. Jo, idźmy ten kilometr. Ja zeskoczę. Teraz żeśmy szli... całkiem sporawo. No bo kurde, następny odcinek będzie musieli znowu stamtąd zaczynać, a to jest bez sensu. No nie, no jo. Kurde, ale to będzie, wiecie, że to jest kawał drogi, nie? Oj tam, pitolisze, Edek. Ale przy okazji to jeszcze znajdziemy, chyba. Kilometr to jest mniej więcej 4-5 minut drogi. Nie wiem, ja ogólnie wtedy będę biegł cały czas, nawet jak coś ten to... Ja też biegnę. Zrobimy sobie taki przełajowy ten, bieg coś w szaki, o. Nie no, jak coś znajdziemy zajebistego, czyli bizona, to napierdziemy na pierda. Aż miło, więc. Ale myślę, że już tyle dobroci dla zwierząt, jak namawiałem. Kończy się. Czym ja tu będzie stado dzikich gęsi na przykład? Albo i nie. Tenże pipen. Ja wiem, co to jest? Myślę, że serio gęsi jakieś. To były gęsi przemytnicze. Szkockie. One są do przemytu narkotyków przez... Twoje płuca. Przez tych muzułmaninów wykorzystywane. El Mohammadi pewnie. Kurde, tu... Fajny ten teren tutaj jest. No. Puścić na smartfonie jakąś muzykę? Nie. Daj SMS mi przyszedł, panowie. Niech wejdzie. Ale tam chałupę postawimy, ej, co? Słyszeliście? Nie. Nie wiem, miałem tylko... Gdzie? Słyszałem nie było tego pokazane gdzie, tylko słychać było jak wyły. A to może ja. Serio? Słyszałeś coś takiego? No. Był taki typowy już. Ten. Przez bizona masz zwidy, nie widziałem ich, tylko słyszałem. O! Co? Znowu. Ja nic nie słyszę. Beka, wy możecie teraz, żeby wam się zbugował trochę serwer. Ja nawołam je. Da się tu przejść przez wodę? Nie. Pewnie ta jest za głęboka. Czy zdaje się zbugować? Bizon na pełnym gazie tam żniwa robi. Patrz jak w las. Jak poszedł tam. Utopił się przecież w połowie. To iż mordek, coś chyba.
Ej, stoję w miejscu, co o co chodzi? No co, nie można dojść z głębiej, bo by się utopił. A nie można pływać? Nie. Koda, potem to potem moją kaczkę popłynę, która utonęła. Też to ostatnio odkryłem. Kaczka! Chyba na którejś tam. Kurwa, ale szkoda mi tak tej kaczki, że szło. Aby mi opierdolił. Wiesz, żebym kaczkę miał. Czekaj, po ile za kaczkę jest? 5 zł. Ile? Za 5 zł. A skąd mam ci wziąć te 5 zł? Ja pierdzielę, chłopie, jak dobiegnę, nie, to chyba płuca wypluje. Ja już mam kondycję. 600 ja mam. Ja mam 520. Dlatego musimy wziąć namioty i kupić sekłady. Ej, co to jest? Ale coś drze. Gdzie? Nie wiem, coś mi się darło przed chwilą, takie... Ja na następny, odcinek... Nie wiem, jakaś perliczka? Ja na następny odcinek biorę wędkę, ale ryby łowił. Dobra. Nie powiem, mordę. Fajnie by było. A ja, jakby się wyciągał, bym je postrzeliwał z pompy. Niedźwiedź gryzi, bym wyjadał ryby z jeziora. To trzyma, to niedźwiedź stoi. Ej, chciałbym, wiesz co, chciałbym, żeby gdzieś była któraś mapa, że właśnie to widać, jak one jedzą te ryby, co tak wiesz, te ryby tak wyskakują przy tej. Ale to ryby z rzek, one, znaczy a one z rzeki. Podrzucają sobie do góry i łapią. Fajnie by to wyglądało. Fajnie by było, ja bym je zestrzeliła. Kurwa, to jest głąb, dom w głębi lasu, nie? Ja bym te ryby zestrzeliła nad głowy im. No, ja też. Tej mojej spluwy na te, na czerwszenie. Grubo by było. Ogień, Edek, ty Edek tam goń, bo 50 za nami jesteś. Ja gonię cały czas, 300 metrów. 370 mam jeszcze. Ja mam 300. Boże Jezus Maria! Anakonda, kurwa! Jak, ej, ale masakra czy po rzeźniku nie było widać na początku, tutaj? Ja pierdolę, myślałem... Weź się bolej połóż jeszcze raz. Jakaś a ja na niego anakonda! Tak. Ej, serialnie, w tych krzakach jak w mnie jakiś list. Ja w krzakach jeszcze tak to ja pitole. Ej, czemu znikł ci w ogóle nikt, jak się położyłeś? O, żeby cię w małpkę. Ej, jest domek, chyba widzę go. No co ty, to na pewno nie. To sąsiedzi. To jest, on jest... Ty znowu coś widzisz, co my nie widzimy. Nie, no ja widzę chałupę też. Cicho. Na 100% nas w domku będą siedziały bizony bizon, i paliły... brawo. Gdzie? No, na 100% w środku będą siedziały bizony i paliły cygara. Pewnie jo. Jeden w okularach. A dwóch będzie patrzeć się na nas i zapytają się, czy też chcemy. Chata kozak, nie? Chatka puchatka na górze. Mogę wynająć na czasy, gdy nie, nas nie ma w domu. Czasy pod gruszą. Ej, to jeszcze przez rzekę chat trzeba przejść. Nie. Jaką rzekę? A nie, to jeziora dwa. Ej, kurde, aby tu na sankach pozjeżdżał. Może pojeździmy. Ja pierdzielę, no ta mapa jest tak wielka, że szczerze, ja nie wiem, kiedy my wymieniły mapę. To jest za dwa lata. Wydaje, teraz że... obstawiam, że... Słyszałem. Ty jesteś wilki? Ciecz! Ale blisko są. Ej, no, kurwa. Znaczy, my tak... Jo, po drugiej stronie... I pukają nam do domku. Po drugiej stronie tej górki one są. Patrzymy, leży w łóżku, ubrany z czerwonym tym. W okularach. Chory wilk. Ale patrz ty, teraz słyszałem. No, a ja wcześniej... Może się odbugowało, bo żeśmy doszli do domku. Uff. Ale kurde. Zawyjcie jeszcze raz. To, ej, czyli to będzie tak jak myśleliśmy, że w tych, tych lasach, tych wiecie... Tropikalnych. Nie, tych, gdzie jesień już trwa. Oj, tu nic nie widzę, dobra, idziemy do góry. Dobra. Yeah. I to w tym miejscu, w takim, z takim pięknym widokiem, będziemy kończyć. Weź ładnie sobie odblokuj mapę i pokaż, jak nas będzie widać, kozacku. No. Beka, dobra. Dziękujemy serdecznie za oglądanie, zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek do Bolusia. Tak? Do Bolusia? Tak. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli się cieszycie, że wrócił The Hunter na kanał i trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć! Hello.